Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na tak, który nazywa się Zmiany Zmiany. U mnie ostatnio sporo zmian, niektóre można też zauważyć, zobaczyć. Tak i tak wybrałam właśnie ze względu na siebie, ale też uznałam, że może być on inspirujący dla wielu z Was, szczególnie dla tych, którzy się zmian boją. A zmiany są fajne. Mam nadzieję, że w trakcie tego tagu nam to wyjdzie. Kilka fajnych pytań jest, na które Wam odpowiem. Zapraszam. Pierwsze pytanie jest o to, czy lubię zmiany, czy raczej się ich boję. Więc ja muszę zaznaczyć, że jestem taką osobą, która zawsze panikuje przesadnie i niepotrzebnie. Może nawet troszeczkę histeryzuje. Nie dramatyzuje, ale histeryzuje. Mi zawsze przy mniejszych czy większych wydarzeniach w życiu towarzyszy stres. Także ja jak najbardziej boję się zmian, ale bardzo je lubię. W sensie, wydaje mi się, że takie zmiany, których się nie boimy, to nie są do końca takie wielkie zmiany. Każda jakby nowość, zmiana niesie ze sobą jakieś takie podłoże stresowe. Nie wiemy, co będzie, czeka nas coś nowego. Więc ja myślę, że to jest naturalne, ekscytować się zmianą, cieszyć się z nich, chcieć je podejmować, dlatego że one właśnie przyczyniają się do naszego rozwoju, ja tak sądzę. Zazwyczaj te na dobre, ale te na lepsze też. Dlatego że jeżeli coś zmienia się na gorsze, chciałam powiedzieć. Jeżeli coś zmienia się na gorsze, no to i tak próbujemy, prawdopodobnie, zazwyczaj, tak powinno być, wydostać się z tego dołka, a co nas nie zabije, to nas wzmocni. Więc tak, jak najbardziej zmiany są dobre, więc ja jak najbardziej się nimi ekscytuję, lubię je, ale jednocześnie się ich boję i uważam, że to reakcja zupełnie normalna. Kolejne pytanie, największa zmiana w Twoim życiu, na jaką do tej pory się zdecydowałaś? Myślę, że tutaj nie będzie tajemnicą to, że będzie to oczywiście wyprowadzka za granicę. I tutaj też, jak przy każdej innej właśnie takiej zmianie, towarzyszyło mi takie uczucie ekscytacji. Bardzo chciałam to zrobić, a jednocześnie się bałam. Nie wiedziałam, co tutaj będzie, co tu mnie czeka, czy się zaklimatyzuję, czy nie zapłaczę z tęsknoty, czy jakoś sobie poradzę z językiem, i z ludźmi, z nową kulturą. Chociaż to dalej krąg europejski, ale jednak inni ludzie, inne przyzwyczajenia, przekonania, poglądy. No tak, i to chyba była taka największa zmiana w moim życiu. Jakiejś innej, większej, tak ogromnej, która aż tak zmieniła moje życie, nie odnotowuję. Tak, trzeba było zostawić rodzinę, znajomych, wszystko, na co do tej pory pracowaliśmy, kontakty, no wszystko praktycznie. Wiadomo, że to dalej trwa i dalej z nami jest, ale jednak przyjechać, przeprowadzić się do czegoś zupełnie nowego i zacząć sobie tutaj budować życie od nowa. Nie było to proste, ale tak jak powiedziałam, każda zmiana prowadzi do czegoś dobrego. Także podsumowując, po tych 2 latach, już trochę więcej, ja jestem jak najbardziej zadowolona z tej zmiany. Diametralna metamorfoza wyglądu przeraża Cię, czy raczej nie stanowi dla Ciebie problemu? Ci, którzy śledzą mój kanał już od prawie 6 lat, za niedługo już będzie 6. rocznica, Boże, to już naprawdę za niedługo, wiedzą, że przeszłam w swoim życiu diametralną zmianę wyglądu. Teraz się tak troszeczkę ustatkowałam, odpowiada mi to, jak wyglądam i chyba nie zdecyduję się w najbliższym czasie na jakąś super diametralną zmianę, chociaż jestem otwarta na zmiany. Ale tak jak mówię, kiedyś byłam bardziej szalona. Co tydzień inny kolor włosów, rudy, czarny, blond, brązowy i co tam jeszcze sobie wymyślicie. Zmiany, no tyle, we włosach to jakby, no kolczyki, też miałam i w twarzy nawet, ubiór, na to wszystko byłam bardzo otwarta. A teraz już mi tak w miarę odpowiada to, jak wyglądam i to, jaka jestem i chyba nie decyduję się na coś większego. No ostatnio jakoś całkiem stosunkowo niedawno, 2 lata temu już chyba, zdecydowałam się obciąć włosy na krótko, no i tak od tej pory jest mi dobrze, ale pamiętam, że przy tamtej zmianie też się bałam. Nie byłam do niej przekonana, lubiłam swoje długie włosy, ale dobrze zrobiłam. No i na razie nie zamierzam ich zapuszczać. I jeżeli ktoś, jakiś super specjalista, któremu bym zaufała, zaproponowałby mi jakąś totalną zmianę, myślę, że bym się odważyła, ale póki co nie planuję. Który element swojego wyglądu zmieniłabyś najchętniej? I to ja już wiele razy o tym opowiadałam, jakby wszyscy dobrze wiecie, chyba jeżeli mnie śledzicie, jakie są moje słabe punkty, według mnie szczególnie, albo według Was też. Jakby akceptuję siebie na tyle, na ile siebie akceptuję, w pełni raczej, chociaż wiadomo, są rzeczy, które mogłabym, chciałabym poprawić,
ale nie są to na tyle poprawki tak uciążliwe i dokuczliwe, że i myślę o tym 24 godziny na dobę, że nie mogę żyć, nie poprawiając tego, że nie mogę patrzeć w lustro, nie poprawiając tego, jakby akceptuję siebie taką, jaką jestem. Wiadomo, gdybym mogła sobie coś wybrać, myślę, że pomajstrowałabym trochę przy nosie, pomajstrowałabym może trochę przy brwiach. W tym momencie to są takie dwie rzeczy z twarzy, które gdzieś tam mi dokuczają. No i zawsze ta moja waga nigdy nie była taka, jakbym chciała, więc myślę, że może to, ale jakby tak jak mówię, jestem w stanie żyć z moimi wadami i zaletami i myślę, że to jest w porządku. I jeszcze raz podkreślę, pamiętajcie, że to, czego nie możemy zmienić, bo to akurat przy temacie zmian dobrze się to nam wpisuje, trzeba po prostu zaakceptować, polubić, pokochać, a nie skupiać się na tym, co do zmiany nie jest. Cecha charakteru, którą najchętniej chciałabyś sobie zmienić, i tu chyba nie mam żadnych wątpliwości, i to już nawet dzisiaj wspomniałam, że ja bardzo się denerwuję, jestem bardzo nerwowa, taka aż wręcz za bardzo. Strasznie się spinam wszystkim. Jak coś trzeba załatwić, ja się spinam. Jak coś idzie nie po myśli, ja się spinam. Wiem, że dam radę sobie to załatwić, wiem, że dam radę to wszystko uporządkować, wyprowadzić na prosto, ale przy tym jakby wyprowadzaniu, przy tym załatwianiu, towarzyszą mi ogromne pokłady stresu. Ja się po prostu bardzo przejmuję i chciałabym się po prostu mniej przejmować. Jak są tacy ludzie, którzy naprawdę robią wszystko na ostatnią chwilę, wszystko im wychodzi, są tacy luzaccy, chciałabym być też taka luzacka. Myślę, że jestem po prostu za bardzo spięta, tak? Jeżeli na przykład ktoś mi czegoś nie zrobił, w sensie na przykład chciałam przekierować pocztę do nowego mieszkania i to nie zostało załatwione, bo jakiś pracownik zawalił, tak? Ja hipotetycznie wiem, jak to naprawić, ale przy tym są dla mnie 3 dni stresu, ja muszę pójść, zadzwonić, zrobić i wszystko robię w takim napięciu i w takim, no, złej atmosferze. I myślę, że jakbym mogła sobie zażyczyć, to właśnie tak, żeby wyluzować, tak nie spinać, nie stresować. Byłoby fajnie. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy kiedykolwiek miała u mnie miejsce diametralna zmiana poglądów, sposobu postrzegania jakiegoś zjawiska lub osoby. No i jak to się mówi, tylko krowa zdania nie zmienia. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Każdy człowiek dorastając, dojrzewając, szczególnie chodzi mi tutaj o ten rozwój psychiczny, zmienia poglądy, dlatego że nabiera doświadczenia życiowego, inaczej spogląda na pewne sprawy. No tak, dostrzega inne światło z innych stron, patrzy na coś, jakieś zjawisko czy przedmiot właśnie z różnych stron. No jak się ktoś zaprze, to się zaprze i nie przekonasz i nie zmienisz, ale ja jestem taką osobą bardzo otwartą umysłowo i ja jestem skłonna wysłuchać właśnie zdań różnych stron, zmienić swój pogląd, powiedzieć tak, nie miałam racji, jednak jest inaczej. Myślę, że wielokrotnie mi się to zdarzyło, zwłaszcza w takim okresie dojrzewania byłam taka, wiecie, buntna i na nie. Myślę, że dużo osób tak miało. No a później człowiek właśnie zaczął dorastać i postrzegać pewne sprawy inaczej. No i już zelżał i zmienił całkowicie zdanie na jakiś tam temat konkretny. Nie wiem, czy jestem w stanie wam przytoczyć jakąś konkretną sytuację, która gdzieś miałaby miejsce, gdzieś pozwoliłaby pokazać mi właśnie, jak to się stało, ale po prostu uważam, że jeżeli się rozwijamy, idziemy do przodu i dorastamy, to na wiele spraw zmieniamy pogląd. Od choćby postrzeganie urody. Kiedyś myślałam, że to jest ewidentnie najważniejsze, że trzeba być pięknym, zadbanym. No tak, że to jak koleżanki nas postrzegają, ale to jeszcze mówię o zamierzchłych dla mnie czasach, jak koleżanki nas postrzegają, jak jesteśmy ubrani, co mamy na sobie. No tak, taka typowa, no nie, nie chcę nikogo obrażyć, typowa nastolatka, ale gdzieś jakby to było dla mnie najważniejsze w pewnym momencie mojego życia, jak byłam jeszcze bardzo młoda. No i tak, i wydawało mi się, że to, co mamy, że jesteśmy tym, co mamy. No a wcale tak nie jest. I dorastając zobaczyłam, że są rzeczy ważniejsze w życiu, że to, jak właśnie wyglądamy, nie ma najmniejszego tak naprawdę znaczenia. Czyli choćby taki przykład, jak byłam nastolatką, to jak podobał mi się jakiś chłopak, to przede wszystkim było wizualnie. Potem gdzieś to się rozmyło, zmieniło. Myślę, że takich przykładów mogłabym mnożyć. Także, tak jak mówię, tylko krowa zdania nie zmienia, więc jak się zaparliście na jakiś temat, to ja jednak radzę go jeszcze raz przemyśleć, pooglądać ze wszystkich stron, może jednak wam się zmieni. Kolejne pytanie jest o to, ile razy w swoim życiu zmieniałam pracę. No i to szczególnie, myślę, był burzliwy okres w tym okresie studiów, no bo to z pracą w okresie studiów różnie bywa. No i to, co się znalazło, co było,
to się robiło. Ale to jest fajne, ja myślę, że to też uczyło życiowego doświadczenia. Troszeczkę tu skubnęłam, gdzieś tam w jakiejś sklepie, gdzieś na jakiejś recepcji, gdzieś w jakimś biurze architektonicznym. Ja też za czasów studiów jeździłam za granicę, i do Irlandii, i do Niemczech. Wiele rzeczy próbowałam i myślę, że to na dobre mi tylko wyszło, bo kilka zdań w jakichś tam niektórych tematach, w których nawet może byście nie pomyśleli, ja jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że to bardzo, bardzo fajne właśnie są doświadczenia życiowe. No później jak już wychodzimy, gdzieś kończymy te studia, to wiadomo, że człowiek chce się ustatkować i robić tą jedną rzecz, której jakby no, te 5 lat swoich studiów, dajmy na to, poświęcił. Ja u mnie jest tak, że cały czas YouTube jest ze mną i pytacie mnie, dlaczego nie pracujesz w zawodzie kulturoznawcy? No słuchajcie, jeżeli ja skończyłam specjalizację komunikacji i media, to gdzie ja mogę być, jak nie na YouTube? Także jakby to cały czas jest ze mną i to jest chyba zadanie, może tak? Praca, zadanie, można tak to nazwać, które wykonuję zdecydowanie najdłużej, bo już 6 rok, tak jak już wcześniej wspomniałam, no ale jednak tych prac w moim życiu kilka, o ile nie kilkanaście się pojawiło. Z którą znaną osobą zamieniłabyś się miejscami na kilka dni? I to jakieś, wiecie co, powiem ci, trudne jakieś było dla mnie pytanie, powiem jak czytałam, chyba było najtrudniejsze. A może widocznie nie mam potrzeby zamieniania się z nikim. Może lubię swoje życie i obecną sytuację, ale jakbym miała faktycznie się z kimś zamienić i to jeszcze z kimś znanym, to myślę, że już bym poszła gdzieś wysoko, wysoko, żeby zobaczyć jak to jest tam na tym naprawdę wysokim szczeblu i takim ciężkim reality show życiu. Myślę, że to wiele osób powiedziało Kim Kardashian albo jakieś tam Kylie Jenner czy coś na stylu, ale tak tylko wiecie, z czystej ciekawości. Nie chciałabym zobaczyć jak... Chciałabym zobaczyć jak wygląda życie takich osób. Czy one faktycznie nie mają w ogóle prywatności, czy cały czas są na świeczniku. Myślę, że to by tak mnie zmęczyło, że jeszcze bardziej polubiłabym swoje życie. Chociaż tak jak mówię, nie mam potrzeby zamieniania się z nikim, to jeszcze bardziej chciałabym wrócić na swoją pozycję i cieszyć się nią tym. Jaką zmianę zaobserwowałaś u siebie w ciągu ostatnich lat? Myślę, że tych zmian było mnóstwo, zwłaszcza właśnie to są, już abstrahuję od tych urodowych, które wy też jesteście w stanie zobaczyć, ale właśnie od tych poglądowych to raz, ale tych charakterologicznych jakby, no ja się ogromnie, ogromnie zmieniłam. Ja też uważam, że człowiek w tym wieku 22-28, tak myślę, to jest taki przedział, najbardziej się zmienia, najbardziej się kształtuje, najbardziej kształtuje swoją osobowość i właśnie swój rozum. No i ja widzę, że po prostu zaczęłam dorastać, pewne sprawy dostrzegać inaczej, gdzieś tam zmieniłam swoją hierarchię wartości, ustawiłam sobie pewne priorytety, tak, które są na pewno zupełnie, zupełnie inne niż jeszcze były kilka lat temu, czyli na początku na przykład studiów, tak? Całkiem co innego było dla mnie ważne i prowadziłam całkiem inny tryb życia. Ale właśnie taka jest kolej rzeczy, że w trakcie życia ta nasza hierarchia wartości się zmienia, kształtuje. No i tyle. I to myślę, że się najbardziej zmieniło. Stałam się taka bardziej opanowana, świadoma siebie, wiedząca tego, wiem, czego chcę, może tak, może jeszcze nie do końca, ale już jednak coś tam wiem. No i tyle. Pierwsza rzecz, o jakiej myślisz mówiąc zmiany, to jest właśnie stres. To już dzisiaj ten słowo klucz przewijało się wielokrotnie. Stres, właśnie takie mrowienie w żołądku, te motylki w żołądku. Wiemy, że coś idzie, wiemy, że idzie coś, co prawdopodobnie długoterminowo będzie dla nas lepsze, ale prawdopodobnie będzie nas troszeczkę kosztowało pracy, wysiłku, stresu właśnie. No ja jestem teraz tak na świeżo po przeprowadzce, jestem przeszczęśliwa, bardzo zadowolona, bardzo dobrze się tu czuję, wy też to widzicie, ale jakby wiązało się to z ogromnym stresem kilkutygodniowym. Już ten stres pomału schodzi, ale właśnie tak to było. Zmiany też na kanale pewne wprowadziłam, poczyniłam, więc jakby to też wymagało ode mnie pracy, ale też jestem z tego bardzo zadowolona. Więc jak ja słyszę zmiany, to widzę stres, a później po nim zadowolenie i szczęście. No i tego Wam wszystkim też życzę.
wielu zmian, pozytywnych przede wszystkim, ale tak jak mówię, nie załamywać się tymi złymi, bo wszystkie gdzieś tam moim zdaniem prowadzą do czegoś dobrego. No i właśnie, żeby te zmiany nas budowały, pozytywnie nastrajały i rozwijały. Dajcie mi znać, jakie u Was ostatnio zaszły zmiany i czy one właśnie są dla Was budujące i też tak bardzo stresujące, czy nie aż tak bardzo jak dla mnie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.